sobotę 27 stycznia w klubie Nowy przy ulicy Wyki odbył się bal karnawałowy dla dzieci z osiedla Górczewska. Zjawiło się bardzo wiele osób. Najmłodsi przybyli wraz ze swoimi opiekunami i byli zachwyceni wydarzeniem. Dziś w klubie Nowy odbywa się bal karnawałowy dla dzieci. Jak widzimy, bardzo dużo dzieci zebrało się tutaj na tej uroczystości. Proszę powiedzieć, na jakie atrakcje mogą one liczyć? Na pewno balonada. Będzie mnóstwo balonów. Będą bańki mydlane. Bańki mydlane zaczarowane w zaczarowanej skrzyni. Poza tym pusta klanzy, a więc podrzucanie balonów, rytm muzyki. Krasnoludek, taniec z krasnoludkiem, kaczuszki i mnóstwo jeszcze innych atrakcji. Jak wiele dzieci przybyło dzisiaj na tę uroczystość? 70 zaproszeń wydaliśmy, a na pewno będzie ponad 70 osób z uwagi na to, że 70 zaproszeń oczywiście na każdą osobę, ale niejednokrotnie jest tak, że rodzic ma dodatkowe dziecko, które ma tam powiedzmy 3 latka i razem z dzieckiem będzie się bawił, więc myślę sobie, że to będzie tak około 80-90 dzieciaczków. A teraz przejdźmy do zajęć, które odbywają się w klubie mieszkańca, bo one są skierowane dla dzieci. Kiedy te zajęcia się odbywają? Kto może z nich skorzystać? Dzieciaczki w wieku 8-13 lat, to będą zajęcia teatralne. Ruszamy w poniedziałek, trwają zapisy, więc serdecznie zapraszamy. Im więcej nas będzie, tym lepiej. Tym bardziej, że chcemy właśnie pod koniec maja, jak się uda oczywiście, wystąpić w ramach Dni Bemowa na scenie. Postaramy się to wszystko zrobić, tylko musimy zgromadzić odpowiednią grupę chętnych osób. Także dzieciaczki, zapraszamy Was bardzo serdecznie. 8-13 lat, jesteście mile widziani. Czyli szczegóły znajdują się na pewno pod numerem telefonu klubu i bezpośrednio w klubie? Jak najbardziej tak. Numery są oczywiście podane na stronie internetowej. Informacja jest na Facebooku. Jeśli mamy Facebooka, zapraszam na naszą stronę mieszkańca. Poza tym będzie akcja plakatowa już w tym momencie. Roznoszę ulotki, tak by większość dzieci tak naprawdę wiedziała o tym, że właśnie w poniedziałki tego typu zajęcia będą miały szansę odbyć się. Czy w przyszłości takie spotkania z dziećmi się odbędą i z rodzicami, jak widzimy, bo tu wiele rodziców się pojawia? Jak najbardziej tak. To jest pierwsza impreza, ale mam nadzieję, że tych imprez będzie zdecydowanie więcej. Na pewno będzie okazji mnóstwo. Oczywiście wszyscy mieszkańcy naszego osiedla będą informowani o tym na porządku. Właściwie, codziennie informacje na Facebooku będą się pojawiały, a informacje o imprezach tego typu na pewno będą zamieszczane. Czy na stronie internetowej spółdzielni, czy też właśnie na Facebooku, tudzież na ulotkach. Za co się przebraliście? Za Supermana. Ty? Za Supermana. To są wasze ulubione postaci z bajek? Tak. Fantastycznie. Zresztą jak zawsze. Jak zawsze, ale po raz pierwszy chyba tutaj taki bal karnawałowy ostatnio się odbywa dla dzieci, prawda? Bal karnawałowy tak, ale spółdzielnia organizuje też inne imprezy i na każdej jesteśmy. Dlaczego warto właśnie, żeby takie imprezy były organizowane? Przede wszystkim dla dzieci. Dzieci ruszają się, poznają nowe osoby, są uśmiechnięte, zadowolone. Żeby dzieci się spotykały, nie tylko w przedszkolu, nie tylko na placu zabaw, ale jak jest zima, mogą się spotkać właśnie w takim klubie. Myślę, że byłoby dużo chętnych na takie spotkania, bo... Dzisiaj sobota, a Państwo jednak znaleźliście czas i przyszliście z dziećmi. No pewnie, że tak. Weekendy są po to, żeby spędzać czas z dziećmi. Zawsze. Jak zaznaczył kierownik klubu mieszkańca, tego rodzaju wydarzenia w związku z tak dużym zainteresowaniem na pewno pojawią się w najbliższym czasie.